swag, bitch. Cześć wszystkim, z tej strony Sandra Dawidowska. Witam Was w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak obiecałam i na szczęście to wypaliło, dzięki Wam oczywiście, dzięki pytaniom, które zadawaliście. Nie spodziewałam się szczerze, że aż tyle się ich uzbiera. Troszkę wybrałam, takie starałam się wybrać najciekawsze. Na tych, które nie odpowiedziałam, to bardzo przepraszam, postaram się jeszcze kiedyś nadrobić. No i co, witam Was w Q&A. Jeśli chodzi o pytania, to powiem szczerze, że po prostu one wpadały i dopiero w sumie dzisiaj, przed nagraniem tego filmiku, jakby sprawdziłam mniej więcej, czego one dotyczą. I jeżeli chodzi o pytania, to mam nadzieję, że odpowiedź na nie satysfakcjonująca. Więc myślę, że nie ma co wiać bawełny, możemy zaczynać. Jest kilka bardzo ciekawych, więc zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie, które dostałam, to było, jak zaczęła się Twoja przygoda z koncertami? Mianowicie, jak możecie zobaczyć, bądź nie, mój kanał głównie opierał się właśnie na tematyce koncertowej. Jeździłam na koncerty, na festiwale i od tego się wszystko zaczęło. A jeżeli chodzi o koncerty, to w sumie przez moją przyjaciółkę Anię, gdzie tak naprawdę poznałam się z nią przez internet, a koncert był jedynym sposobem, by mogła ją jakoś zobaczyć, mimo tej odległości, bo mieszkałam już w sumie od siebie ponad 400 km. No i w sumie ten koncert był właśnie w Łodzi. W sumie tak zaczęły się te koncerty, że pojechałam na ten koncert w sumie tylko dlatego, żeby się z nią spotkać. Jak zobaczyłam, jak to wszystko funkcjonuje, co w ogóle jest na tych koncertach, tak się zaczęło. Było to 28 czerwca 2013 roku. Można powiedzieć, że się wszystko zaczęło. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy mam rodzeństwo. Moi drodzy, nie. Jestem jedynaczką. Wychowywałam się ze swoim bratem ciotecznym, tak naprawdę, którego traktuję jak no takie swoje rodzeństwo. Raczej się tak traktujemy, więc to mi w zupełności wystarczyło. Kolejne pytanie dotyczy mojego dzieciństwa. Jak wspominam swoje dzieciństwo? Ja swoje dzieciństwo wspominam bardzo dobrze, mimo takich, wiecie, dwutygodniowych przyjaźni, jakichś kłótni, wojen i w ogóle między gangami osiedlowymi. No to było bardzo ciekawie. W sumie moje dzieciństwo spędziłam na budowaniu baz, na trzepaku, w polach, w sumie wszędzie, gdzie się da, tylko tutaj na wsi. Głównie spędziłam je właśnie z moją przyjaciółką Kingą, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Chyba z nią mam najwięcej przygód, gdy straciła pół swoich włosów na trzepaku, chciała zrobić świkołka. Wiem, to było troszkę nieodpowiedzialne i w ogóle, ale no byliśmy dziećmi, więc po prostu wykorzystywaliśmy ten czas bardzo aktywnie. No ale na szczęście nic się takiego poważnego nie stało. Tak samo jak gdy próbowaliśmy zabijać muchy, też prawie wybiła mi zęba. No wiecie, byliśmy dziećmi, więc korzystaliśmy z niego w pełni, z tego dzieciństwa. Co do tego pytania, wracając bardziej, to ja wspominam swoje dzieciństwo bardzo dobrze i cieszę się, że spędziłam je tak, jak spędziłam. Kolejne pytanie, czyli kiedy mam urodziny, kiedy mam imieniny. Moi drodzy, urodziny mam 9 grudnia, tak? 9 grudnia, a imieniny obchodzę 18 maja, czyli w sumie już niedługo. Kolejne pytanie, czy planuję jeszcze w przyszłości jakiś tatuaż? Niestety chciałabym konkretnie odpowiedzieć na to pytanie, ale filmiki oglądają moi rodzice. Co do tatuaży, co do mojej mamy, to chciałam się Wam pochwalić, potem Wam wstawię zdjęcie. Zrobiłyśmy sobie również taki sam tatuaż z różą. Prawda, nie była do końca przekonana, ale uważam, że to bardzo dobra decyzja, że zgodziła się go zrobić. Także wracając do pytania, jeżeli chodzi o tatuaż, to prawdopodobnie może w przyszłości jeszcze jakiś zrobię, ale nie wiem kiedy, nie wiem gdzie. Wolisz mieszkać na wsi czy w mieście? W tym momencie, w moim wieku i z tym wszystkim, co się obecnie dzieje, wolałabym mieszkać w tym momencie w mieście. No, czuję się po prostu tam lepiej, w sensie, no nie mam takiego jakiegoś większego porównania, bo tak naprawdę prosto tutaj z tej wsi, co mieszkam, poszłam po prostu do Warszawy i porównując Warszawę tutaj, gdzie jestem, no to w tym momencie mieszkać, lepiej mieszka mi się w większym mieście, w sensie dla mnie jest to bardziej praktyczne. Aczkolwiek jeżeli tak na dłuższą metę miałabym wybierać, że już tak na stałe gdzieś zamieszkać, czy bardziej wieś, czy miasto, to wolałabym już tak na dłużej zostać na wsi. No jakoś jestem tutaj dłużej podczas tej całej sytuacji, która się tutaj dzieje u nas w kraju i w ogóle na świecie. Każde miejsce ma jakieś swoje minusy, każde miejsce ma swoje plusy. Jeżeli miałabym wybierać na dłuższą metę, byłaby to wyjść. Jeżeli na chwilę obecną, wolałabym mieszkać w mieście. Czy masz przyjaciela, przyjaciółkę? Wydaje mi się, że mogę śmiało odpowiedzieć, że mam. Nawet na tak, wiecie, tak myślę... Od razu. To Maksiu, nie? To jest mój pies. To jest mój najlepszy przyjaciel. Ile masz wzrostu? No ja, kochani, nie zostałam obdarzona jakimś wielkim, gigantycznym wzrostem. Około 1,60 m chyba mam. Ja już to zaakceptowałam, jest śmiesznie. Po
prostu śmiesznie. Jak to się zaczęło, że zaczęłaś nagrywać na YouTubie? No właśnie, tak jak wspomniałam odnośnie koncertów, zaczęło się to wszystko od koncertów. Na Facebookach są pewne takie grupy, nie wiem jak to w sumie nazwać, takie typowo fandomy czy coś takiego. I tam wiele osób właśnie jak jeździłam na koncerty, po prostu pisaliśmy sobie, że o, na tym koncercie było tak, na tym tak, fajnie i w ogóle. I wiele osób na przykład pisało, że kurde, szkoda, że nie mogę zobaczyć coś tam, a te filmiki z koncertów tak naprawdę były nagrywane w większości na YouTubie po piosence. W sensie wiecie, piosenkę ktoś dodał sobie z tego koncertu, potem kolejną piosenkę i w ogóle. Więc stwierdziłam, że fajnie było złączyć to jakoś w całość, zrobić jakąś relację i zaczęło się właśnie to od relacji koncertowych. No, wydaje mi się, że to fajne wspomnienia. Wcześniej po prostu oglądało mnie trochę więcej osób. W tym momencie jest to znacznie mniejsza ilość. Aczkolwiek, jeżeli oglądam te starsze filmiki, jakieś nawet gorsze jakościowo, gorsze montażowo, czy pod każdym względem po prostu inne, to dla mnie to są bardzo fajne wspomnienia. Ja się cieszę, że sobie czasem właśnie coś dodam, coś nagram, później mogę do tego wrócić i nawet tak sama siebie ocenić, podsumować. Tak naprawdę na YouTubie można prześledzić bardzo duże zmiany i nie tylko pod kątem mnie, mojej osoby. Wcześniej trzymaliśmy się tutaj głównie tematu koncertów, teraz próbuję jakoś od tego odchodzić, skupić się bardziej na tym, co się dzieje ogólnie w moim codziennym życiu. Wolisz lato czy zimę? Ja jestem osobą, która zdecydowanie uwielbia wysoką temperaturę, więc to jest 100% lato. Kolejne pytanie, według mnie bardzo ciekawe, czy wierzę w przyjaźń damsko-męską? Ja jak najbardziej wierzę w taką przyjaźń. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o znajomych, to chyba otaczam się większą ilością kolegów niż koleżanek. Jakoś lepiej mi nawiązać kontakt, nie wiem, mam wrażenie, że te relacje są bardziej szczere niż na przykład z dziewczynami. Tak przynajmniej piszą, mówią i w ogóle, ja tam nie wiem, nie wiem. Te dziewczyny są bardziej zawisne, są bardziej fałszywe i myślę, że takie przyjaźnie istnieją. I jak najbardziej w nie wierzę. Jest jeszcze pytanie, ile mieszkam w Warszawie? Ja w Warszawie zamieszkałam tak naprawdę od razu po napisaniu matury, po skończeniu liceum. Szczerze to nie wiem, ponad 2 lata temu? Ile mam lat? No jakoś ponad 2 lata chyba już w Warszawie będą. Możecie sobie to obliczyć jeszcze raz, bo ja z matematyki nigdy nie byłam dobra. Kolejne pytanie, kiedy prawko na moto? Także kochani, jak już widzicie po tych wszystkich moich vlogach ostatnich, jest tam bardzo dużo motocykli, mianowicie motocykla głównie. Tak jak wspomniałam właśnie w poprzednich filmikach, jest to tak naprawdę coś, co bardzo lubię, aczkolwiek nie mam za bardzo jak tego pokazywać. Ja osobiście nie mam prawka na moto w tym momencie. Planuję jak najbardziej je zrobić. Wiem, że jest to możliwe, aczkolwiek wiem też, że mój wzrost może być troszkę utrudnieniem w tym wszystkim, ale jest to możliwe i do wykonania. Więc jak najbardziej jestem za tym, żeby to zrobić. W tym momencie no, ciężko mi powiedzieć dokładny czas, kiedy takie prawko zrobię, ponieważ no, mamy taką sytuację, jaką mamy, więc egzaminy nie są przeprowadzane. Ja nie zapisałam się w tym momencie jeszcze na żadne jazdy, nic z tych rzeczy. W tym sezonie na pewno jeszcze nie, ale przyszło już tak na 99%. Gdzie w najbliższym czasie chcesz jechać? Pani, ja w tym momencie jedno miejsce, gdzie chcę jechać, to jest Sopot. Nie wiem po prostu czemu. Marzy mi się jechać ze Sopotu i sobie pochodzić po molo. Co prawda bardzo się boję. Za każdym razem, kiedy jestem w Sopocie, jestem na molo, to po prostu mam takie drgawki i po prostu zawsze mam taką schizę, że wiecie, że zaraz mi tam coś wpadnie. Już tego więcej nie odzyskam. Bardzo bym chciała do Sopotu w tym momencie jechać. Czekam, aż to się wszystko uspokoi, na pewno tam pojadę. Czy Artur Sikorski Cię kojarzy? Myślę, że tak. Myślę, że nie będzie miał problemu ze skojarzeniem mnie jako osoby. Utrzymujesz kontakt z kimś poznanym przez Young Stars? Jeżeli chodzi o osoby, które poznałam przez Young Stars, to jest kilka osób, z którymi ta relacja jak najbardziej przetrwała, przyjaźnimy się i śmiało mogę powiedzieć, że cieszę się, że ich poznałam. Czy aktualnie masz idola? Wiecie co, raczej nie mam takiej osoby. Jaki kraj chciałabyś zobaczyć? Oj, to jest bardzo ciekawe, bo na przykład chciałabym odwiedzić Grecję. Tam nie byłam, słyszałam bardzo dobre opinie i właśnie w tym roku chciałam się wybrać na wakacje do Grecji. No ale raczej nie będzie to możliwe, niestety jestem zła na to. Czy wierzysz w to, że marzenia się spełniają? Absolutnie nie. Słuchajcie, ja twierdzę, że jeżeli mamy marzenia, to my mamy je spełniać, one się same nigdy nie spełnią. To jest po prostu, myślę, że nasze złudzenie trochę, że one spełniają się same, gdzie tak naprawdę musimy się jednak trochę do tego przyczynić. Nie wierzę w coś takiego, my bardziej spełniamy te marzenia, niż one spełniają się same. Czy wierzysz w przesądy? Tak, to jest tragedia. Ja jestem osobą, która bardzo wierzy w przesądy. Tak samo w jakieś scenniki. Na jakim kierunku studiów jesteś? Ja jestem na marketing, nowe media. No w sumie coś takiego jak marketing, tylko bardziej skupiający się na nowych mediach, czyli bardziej takie, wiecie, social media i jakieś takie. Także kochani, z mojej strony to raczej byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że
odpowiedzi na pytania były dla Was zadowalające i satysfakcjonujące. No ja się z Wami żegnam, dziękuję bardzo, że mi pomogliście, że zadaliście te pytania, no bez Was by się ten filmik tutaj nie udał, więc dziękuję. Buziaczki moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym filmiku i pa, pa.